Jaki jest procent szans, że minecraftowy TikTok będzie prawdziwy? No ja bym powiedział, że tak maksymalnie 40. Ale dzisiaj przekonamy się na własnej skórze! Przed nami kilka niesamowitych TikToków i tylko jedno zadanie! Sprawdzić, czy są fejkami! Zostaw więc łapkę w górę, a my lecimy z tym koksem! Wow, nawet nie wiem, jak mam opisać to, co się tutaj dzieje! Według tego TikToka jest pewien tajny sposób, aby postawić dwa bloki jednocześnie! Przy czym jeden blok musi być o wysokości dwóch kratek, a drugi o wysokości jednej kratki. I jeśli bardzo szybko zmienimy item w lewej ręce, to postawimy je dwa naraz i będzie to wyglądać tak albo jeszcze gorzej tak. Wow, brzmi jak bardzo dziwny bug. Dobra, no to co? Potrzebuję czegoś, co ma wysokość dwóch kratek. Na przykład trawy. I jakiejkolwiek innej rzeczy, która nie ma wysokości dwóch kratek, dajmy na to, crafting table czy coś. Jedną z tych rzeczy kładę do drugiej ręki, a drugą kładę tutaj. I próbując postawić crafting, muszę jednocześnie kliknąć F. Aha, to chyba nie jest takie proste, jak myślałem. O kurde, byle było przez sekundę, widziałem to. Ja wiem, może crafting to jest zły blok. Weźmy redstone i słonecznik, tak jak na TikToku. I zobaczmy, czy uda się tym razem. Nie udało się, nie udało się, nadal się nie udało. Jest źle, klikam to w jednym momencie. Nawet widać przez sekundę, że stawiam oba. Ale i tak wychodzi na to, że ten bug nigdy nie działał, albo już go naprawili. Bo w 1.19.2 na pewno nie działa, próbowałem ze 100 razy. Nie, no, no jeden wielki fake i tyle. Lecimy dalej. Różnice pomiędzy Bedrock Edition a Java Edition. Mamy tego pana obrońcę. Fajnie, fajnie. Bardzo go lubię. Jest bardzo miłym człowiekiem. I jeśli nazwiemy go Johnny, to będzie atakował nawet Armor Standy chwilę. To nie ma sensu. Dlaczego? Ale na Bedrocku, okej, ale na Javie? Na Javie już nie. A więc na Bedrock Edition obrońcy bardzo nie lubią postaci z patyków. Ale na Javie już nie mają z niej problemu. Rozumiem. Zacznijmy od tej normalniejszej wersji. Panie obrońco, mój drogi, nadaję ci imię Johnny. Jak dobrze kojarzę, to ten name tak powoduje, że atakują wszystko dookoła. Czyli co, jest koło niego świnia, nazywam go i świni zaraz nie będzie, o właśnie. Ale nawet mówiąc wszystko dookoła, nie atakuje on stojaków na zbroję. No byłoby to co najmniej głupie. Jest pan Johnny, jest stojak na zbroję. No ewidentnie się, nie wiem, no co najmniej się lubią, no. Jakbym zamiast tego stojaka stał ja na survivalu, to skończyłoby się to źle. O właśnie, ale już na takim Bedrock Edition sytuacja jest niby kompletnie inna. Znaczy kompletnie inna, to dużo powiedziane. Bo pan Johnny nadal sobie nie pogardzi zabiciem jakiejś świnki czy papugi. Ale przekonaj się, jak zareaguje na stojak na zbroję. Siema stary, to będzie twój nowy przyjaciel. Nie, co ty mu robisz? Nie, to nie ma sensu, ale dzieje się naprawdę. Johnny próbuje zabić Armor Standa. No uważaj lepiej, bo to taki niebezpieczny stwór, że ho-ho. Ciekawe w takim razie, jak zareagujesz na item frame'a. Proszę bardzo, panie Johnny, oto specjalnie dla ciebie, a item frame, nie uciekaj, gościu. Nie no, item frame'a to już lubi, ale stojak na zbroję najgorszy wróg. Bedrock Edition jest dziwny. Ale przynajmniej nauczyliśmy się jednego. Jeśli spotkacie wielki jego wkurzonego obrońcę, po prostu postawcie przed nim stojak na zbroję. Wtedy zajmie się ciekawszymi rzeczami niż zabijanie nas. Co nie, papugo, lecimy dalej. Co by to były za TikToki bez żadnego seeda? A tym bardziej najlepszego ukrytego seeda w historii Minecrafta, tak jest napisane. Wow, co jest, ej? Chwilę, chwilę, czy to jest latająca ukryta skrzynka? Jakim cudem? Przez całe życie byłem pewien, że one mogą być tylko pod ziemią, a nie nad ziemią. Ale wychodzi na to, że na tym seedzie wszystko jest możliwe, więc przekonajmy się, czy też to? Okej, okej, jest spawn. Jestem na jakiejś bardzo dziwnej wyspie, na której mamy latające kamienie. No i to właśnie ten kamień kryje coś niesamowitego. Czy jest to prawda? Na pierwszy rzut oka nic nie widać, ale jeśli zbierzemy ten piasek... Dobrze myślę, czy tutaj gdzieś powinna być skrzynka? Jest skrzynka! Co jest? Jak niby? 3 diamenty! A do tego 4 żelaza i jeszcze dorsze. Nie, nie! To jest najlepsza skrzynka, jaką widział Minecraft. Co się tutaj stało? Czy mi się coś w głowie poprzewracało, czy to serio jest prawda? Za dużo zbyt dobrych rzeczy i to do tego na spawnie. Dobra, ale wróćmy na chwilę do ważnych tematów. Jeśli miałbym mapę skarbów z X-em w tym miejscu, to jak każdy normalny człowiek szukałbym tu. Przejdźcie rozkopać całą wyspę szukając skrzynki. A tu się nagle okazuje, że skrzynka cały czas była tylko nad ziemią. Nadała sobie, bo czemu by nie? Nie mam więcej pytań. Za to chciałbym się dowiedzieć, jak jeszcze bardziej zepsuć Minecrafta. I coś czuję, że dzięki temu to będzie możliwe. Jest dispenser, pod game obserwery i hopper. Do hopera wrzucamy diamentowe miecze. W skrzynce też były diamentowe miecze. Łączymy jedno z drugim kolejnym hopperem i wtedy... Nie! Co się wtedy dzieje? To nawet najstarsi Minecraftowicze tego nie zrozumieją. Przecież miecze się nie stakują, a co dopiero tak? No co jest? Wow, wkraczamy na kolejny poziom TikToków. Naszą piękną skrzyneczkę, dwie kratki nad ziemią musimy wypełnić całą diamentowymi mieczami. Zaraz pod nią kopiemy dziurę głową.
zostało po kości dwóch kratek, do której wkładamy jeden i drugi detektor. Tylko sekundę. Jeden musi być w tę stronę, idealnie, a drugi musi być w tę stronę. O, bo właśnie tak tworzymy zegar. No to lecimy dalej. Dokładamy dozownik do góry, lej zaraz obok. Wypełniamy go diamentowymi mieczami i dodajemy hopper. Let's go! Okej, dzieją się dziwne rzeczy, spoko, ale czy to się stakuje? Nie. Przepraszam bardzo, ale tak nie powinno być. Proszę mi tu jeszcze dodawać więcej, proszę mi to stakować, no! Ewidentnie, jak bardzo bym nie chciał, żeby to się stało, to niestety tak się nie dzieje. Ale przyczyna może być jeszcze jedna. Na tym TikToku cała skrzynka była pełna pojedynczych diamentowych mieczy, oprócz pola numer 2, na którym był podwójny miecz. Tak się składa, że znam taką komendę, która może mi dać podwójny mieczyk. Stawmy więc go dokładnie tutaj. A, nie da się go wstawić, bo się daje jeden. Okej, rozumiem, to nie działa! Nieważne w jaki sposób ten TikTok, to i tak jeden wielki fake! Czemu ja w to jeszcze w ogóle wierzę, no? Nie wiem, no zawsze mam z tyłu głowy, że może jednak to wszystko okaże się prawdziwe, ale kurde belen, moje nadzieje najczęściej na tym się kończą. No może chociaż to jest tu, drodzy państwo... chwilę, co on właśnie teraz zrobił? Czy on handluje z piglinami, złotymi torami? Nie, 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 stary, nie! To nie może być prawdziwe! Jak ty to robisz, gościu, nawet roku tak można? Moje zdziwienie na tego TikToka wynika z bardzo prostej rzeczy. Jestem teraz, jak widać, na Javie. Biorę sobie trochę złotych zasilanych torów i spróbuję pohandlować z moimi ziomkami. Spróbuję, to jest bardzo dobre słowo, bo ja doskonale wiem, że to się nie uda. Piegliny mają dosłownie gdzieś moje złote tory, przynajmniej na Javie. Masz to, stary, daję ci złote tory, no bierz, proszę! Nie da rady nic z tych rzeczy. Tym bardziej zgiszczy mi to mózg, jeśli okaże się, że nawet roku można. Witam, witam i o zdrowie pytam. Złote zasilane tory, dzień doberek. Jeszcze tylko piegliny do kolekcji i będzie wspaniale. No i czas sprawdzić, czy też będą wybrzydzać. Macie tory, łapcie tory, o, o, biorą je! Złoto zjedźcie, redstone'a, możecie zostawić jakby co. Ej, ale czy ja dobrze widzę, że oni nie wyrzucają żadnych itemów? Owszem, biorą te tory, ale nie dają kompletnie nic w zamian. Co to jest za wymiana w ogóle? Nawet ich nie oddają, nie podoba mi się to. Dobra, już chciałem chwalić Bedrocka, ale wychodzi na to, że wolę już, żeby nie brali moich torów, niż żeby mi je kradli. Co to jest w ogóle za logika? Ja tu w ogóle logiki nie widzę, moja reakcja na tą sytuację wygląda właśnie tak. Tak jest twój poziom, Bedrocku. Ale to i tak nadal nie wszystko, ponieważ Bedrock kryje o wiele więcej mega dziwnych tajemnic. Tworząc ognisko z jednego węgla, a później go niszcząc, dostajemy nie jeden, a aż cztery węgle. Nie no, w sumie fajnie, pnie zamieniają się nagle na węgle. Dotychczas z tego, co wiem, jeśli chciało się zrobić węgiel drzewny, potrzebny był piecyk, w tym piecyku trzeba było włożyć jakąś kłodę i dopiero wtedy ją powoli przepalać. A i tak z jednej kłody do góry i z jednej kłody na dole dostaliśmy tylko jeden węgiel drzewny. A tu się nagle okazuje, że to całe przepalanie to marnowanie materiałów, bo jeśli chcemy naprawdę zdobyć tanio węgiel, wystarczy sobie skraftować, o proszę bardzo, ognisko. Wykorzystałem do niego jeden węgiel i trzy drewna oraz oczywiście trzy patyki, ale kto by tam patyki liczył? Ale gdy już go zniszczę, tego węgla powinienem dostać cztery. Czy jest to prawda? O ja cię, moje gacie, cztery węgla! W normalnej sytuacji w życiu trzy patyki nie przepaliłyby trzech węgla, a więc jest to o wiele bardziej opłacalne niż jakieś przepalanie. Także od dzisiaj, nawet roku, jeśli potrzebujecie węgla, używajcie do tego tylko i wyłącznie ognisk. Każdy inny sposób, licząc oczywiście kopania węgla, to marnowanie czasu. Przecież tak się robi nieskończoną fabrykę. I mam 14 węgla, jestem bogaty! Dla porównania chciałbym tylko grzecznie powiedzieć, że na Javie Edition, kiedy zniszczymy ognisko, dostaniemy co najwyżej dwa węgla. A to już nie brzmi jak dobry deal. Nielegalny bug z mapą! Ja wiem jeszcze, co to znaczy, ale brzmi dobrze. Okej, tworzymy pustą mapę, fajnie. Wkładamy ją do stołu kartograficznego oraz dokładamy pomarańczowy barwnik i tak oto! Barwimy mapę, okej, tego nie wiedziałem, ale jest możliwe, że taka funkcja istnieje. No i co teraz, gościu? Bierzesz pomarańczową mapę, fajnie. Nie, nie! Co tu się stało? Nie no, nie wierzę, co ja robię. Chcę łączyć jakąś mapę z barwnikiem i tworzyć pomarańczowy świat. Brzmi jak najgorszy pomysł świata. Ale kto inny może sprawdzić takie złe pomysły jak nie ja? Lecimy więc po kolei. 8 kartek papieru, kompas na środku. Do tego pomarańczowy barwnik oraz oczywiście stół kartograficzny. Nie wiedziałem w ogóle, że można barwić mapy. Przynajmniej się czegoś nauczę z tego TikToka, nie? Jest pusta mapa, ale póki co jeszcze jej nie używamy. Nie generujemy na niej świata, bo potrzebujemy stół kartograficznego. No i tutaj tak, jest mapa. O, tu się kładzie mapę, dobra, tu się kładzie barwnik. Co? Halo, przepraszam, bo się nie da. Mapy do góry kłaść nie mogę, mogę tylko na dole. A barwnik mogę na dole, też nie mogę na dole ani do góry. Co jest? A, super fajnie, dałem się nabrać, tak? Ja wiem, że ten pomarańczowy świat to byłoby zbyt piękne. Ale wydawało mi się, że chociaż ta część z barwieniem będzie prawdziwa. A tu się okazuje, że nie. Dla świętego spokoju sprawdzę też tutaj. Jest mapa, da się położyć, jest barwnik, nie da się położyć. A więc nic z tych rzeczy. Ani na Bedrocku, ani na Javie. Te
ten TikTok to po prostu jeden wielki fake. Więc zostawcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście ich więcej. W sensie TikToków, a nie fejków. A my widzimy się jutro. Ej, co robi jezioro lawy na środku wioski? Dobranoc. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to odcinek, w którym zaprosiłem 10 kompletnie losowych widzów mojego kanału po to, aby zbudowali w Minecrafcie Biedronkę. Serio, i wyszło epicko, więc wbij konieczkę i sprawdź sam.